dla naszej rodziny to dzień smutny oraz dumny. Ojciec i matka leżą w jednym grobu w tym samym dniu. To 69 lat małżeństwa. Dla nich to koniec stosowny i nawet romantyczny. W przemówieniu w Warszawie kilka lat temu Franciszek Kornicki mówił: Polska to wielka rzecz i obowiązkiem każdego obywatela jest o nią dbać, służyć jej, a po ciebie bronić. Po 100 lat możemy dzisiaj potwierdzić, że przez całe jego życie i z poparciem jego żony wiernie służył Polskę. Nie zobaczymy znów takie pokolenie. Cześć ich pamięci. Ja się cieszę bardzo, że miałem okazję poznać pana Franciszka Kornickiego, że razem z konsulem Dżelczykiem odwiedziliśmy go w przeddzień 100-letnich urodzin. Był niezwykle w dobrym nastroju i co więcej niezwykle sprawny, z wielkim poczuciem humoru. Opowiadał, że on musi być zdrowy, bo musi się opiekować żoną i to czynił do końca swojej dni. Niezwykłe pokolenie. Pokolenie, które jest inspiracją. Było inspiracją w czasie wojny dla Polaków walczących w kraju. Było niezwykłą inspiracją podczas walki z komunizmem, a także utrzymywania ciągłości polskiej tradycji tutaj na emigracji. Jest wielką inspiracją dla nas dzisiaj w ojczyźnie, w kraju i za granicą.